Witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym nabożeństwie. Приветствую еще раз всех на этом сегодня представлении. Szczególnie gorąco witam Andrzeja. Тоже очень сильно приветствую Андрея. Naprawdę on ma niezwykłą służbę. Dzięki niemu duża część z was będzie wiedziała, o co mi chodzi. Благодаря Андрею большинство из вас будет понимать, что я говорю. Аллилуйя. Аллилуйя. Помолимся się teraz, żeby Duch Święty mówił do naszych serc, żeby przynosił do nas życie. Помолимся, чтобы Дух Святой нам открыл сердца и. Ojcze, oddajemy Tobie teraz chwałę, cześć i uwielbienie. Боже, мы молимся, чтобы на Твою славу и для Твоего прославления. Otwieramy nasze serca przed Tobą. Мы открываем свои сердца перед Тобой. I mówimy do Ciebie, Panie, mów, bo słudzy Twoi słuchają. И говорим, Боже, говори, потому что Твои слуги слушают. Przynoś życie do naszego serca. Принеси жизнь в наши сердца. I dziękujemy Ci, że Twoje słowo daje nam wzrost. И благодарим, что Твое слово дает нам рост. Daje nam uświęcenie. Дает нам святость. Daje nam nadzieję. Дает нам надежду. Daje nam przyszłość. Дает нам будущее. I naucz nas być wykonawcami słowa. И научи нас практикующими Твое слово. Abyśmy wzięli Twoje błogosławieństwo. Żeby my wzięli Twoje błogosławienie. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. W roku 1977 odbyła się premiera filmu Stevena Spielberga pod tytułem Bliskie spotkania trzeciego stopnia. W 1977 roku произошла premiera filmu Spielberga, filma Встреча третьей степени. Czy ktoś z was ten film widział kiedyś? Кто-нибудь из вас видел этот фильм когда-нибудь? А, то есть, macie, mamy teraz jakąś tam wspólną płaszczyznę. Była to, tym, którzy nie widzieli tego filmu, powiem tylko tyle, że była to taka barwna historia pewnej amerykańskiej rodziny, która miała możliwość spotkać się z przybyszami z kosmosu. Dla tych, kto nie słyszał tej historii, to jest wkrótce historia o семейке Amerykanów, którzy spotkali się z inoplanetianami, tak by сказал. Ja miałem wtedy 13 lat i byłem na tym filmie w kinie. Мне было тогда 13 лет, и я был в кинотеатре. I pamiętam, jak wielkie wrażenie ten film na mnie wywarł. Я помню, как сильно меня удивил этот фильм. Ale wydarzyło się też coś jeszcze innego. Но еще кое-что произошло. Od tej pory pojęcie spotkania trzeciego stopnia weszło na stałe do języka ogólnego znaczenia. С того времени понятие встреча третьей степени вошло в официальный язык. I oznaczało stopień klasyfikacji spotkań z przybyszami z kosmosu. I ono klasyfikowało się jak встреча z przybywszymi z kosmosu. W tym filmie ani razu nikt nie wytłumaczył tytułu tego filmu. W tym filmie ani razu nie objaśniali tytuł, nazwanie tego filmu. Ale nie trudno było odgadnąć, że bliskie spotkania trzeciego stopnia oznaczają bezpośredni kontakt z obcą formą życia. Но ни для кого не был секрет, что встреча третьей степени это была непосредственная встреча с кем-то из космоса. Oczywiście nie ma tutaj spotkania ufologów. Естественно, тут не встреча каких-то уфологов. I ja nie będę teraz tej kwestii UFO jakoś tutaj przekazywał czy zgłębiał. И я не буду как-то углубляться в эту тему здесь. Ale chciałbym użyć tej klasyfikacji jako najbardziej prawdziwej i realnej formy kontaktu z przedstawicielami innej cywilizacji. No ja chcę использовать этот термин как для встречи с в той же степени с иной цивилизацией. Pamiętacie może, jak Jezus miał spotkanie z Piłatem? Помните, как Иисус встретился с Пилатом? I Piłat pytał go, czy on jest królem. Pilat его спрашивал, является ли он королем. Кто помнит, что ответил ему Пан Иисус? Кто помнит, что ему ответил Иисус? Пан Иисус сказал, королевство мое не есть стонд. Он ответил, что королевство мое не отсюда. Есть иная цивилизация, духовная, правдивая, жечевиста, называется Королевство Божие. Есть другая цивилизация, реальная, и она называется Королевство Божие. И он сказал, королевство мое не есть стонд, бо если бы было стонд, слуги мои волчили бы о мне. И
он сказал, что мое королевство не отсюда, ведь если бы оно было отсюда, то мои слуги бы сражались за меня. Nie wiem, czy sobie uświadamiasz, ale jednym z najwspanialszych Bożych objawień jest to, że bliskie spotkania trzeciego stopnia są możliwe i się dzieją. Nie знаю, знаешь ли ты, но самым важным и самым лучшим откровением, наиболее прекрасным, это является то, что ты можешь пережить эту встречу третьей степени сегодня. Biblia od samego początku mówi, że nasz Bóg jest Bogiem ponad nami. Biblia od samego początku mówi, że Bóg nad nami. Ta sama księga mówi, że jest Bogiem z nami, Emanuelem. Ta же книга говорит, что он является Эммануилом, то есть Богом с нами, который с нами. Ale Nowy Testament przekracza wszelkie granice. Но Новый Завет пересекает все возможные границы. Ponieważ przynosi objawienie, że nasz Bóg jest Bogiem w nas. Потому что он приносит откровение, которое говорит, что Бог в нас. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego i Boży Duch mieszka w was? Не знаете ли вы, что вы являетесь святыней для Бога и Дух Святой живет в вас? Wiecie o tym? Вы знаете об этом? Wiecie o tym? Pytam was. Wiecie o tym? Дух Święty спрашиваю. Boży mieszka w nas. Дух Божий живет именно в нас. A więc istota z innej cywilizacji, z innego wymiaru mieszka w nas. То есть некто из другого измерения, из другой цивилизации живет в нас. Duch Boży mieszka w tych, którzy wierzą w Syna Bożego, którzy Go przyjęli i oddali Mu swoje życie. Duch Boży żyje w tych, którzy Go przyjęli i powierzyli w to, co On zrobił. Czytamy w Ewangelii Jana 1:12. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, czyli Jezusa, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy się narodzili nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. W Jana, w pierwszym rozdziale, 12 stichie, my czytamy, że tym, jednak, kto przyjął Jego i powierzył w Niego, On dał prawo stać dziećmi Bożymi, dziećmi, które rodzili się od Boga, no nie естественnym путем, po żelaniu ludzi ili супружеской woli. Moi drodzy, już bliżej się nie da. Друзья мои, уже ближе невозможно. Бог сделал все, чтобы эти встречи третьего ступня, то есть непосредственные встречи с Его особой, были возможны. Бог сделал так, чтобы эта встреча третьей степени, непосредственно наиболее близкая, была возможна для нас. Помысли о том хвиле. Подумай об этом минутку. Дух живого Бога мешка в тебе. Божий Дух живет в тебе. Masz możliwość bezpośredniego kontaktu z Nim. Тебе есть возможность непосредственно с Ним встретиться. Dlatego tym bardziej powinna nas zastanowić pewna obserwacja, jaką uczynił dr Larry Crabb. Поэтому обсервация как бы доктора Ларри Краб должна нас заинтересовать. To jest amerykański teolog, doradca chrześcijański i nauczyciel Bożego Słowa. To amerykański teolog i konsultant chrześcijański i nauczyciel, nauczyciel Biblii. I on w swojej książce taką napisał refleksję. Książka ma tytuł Jeśli chcesz zmiany, zacznij od swojego wnętrza. I książka pod tytułem Jeśli chcesz zmienienia, zacznij z tego, co wnętrze ciebie. On napisał takie słowa. Posłuchajcie tego. Posłuchajcie to. Od dawna zagadką był dla mnie fakt. Od dawna zagadką dla mnie był fakt. Że tak wielu znanym mi ludziom. Tak mnogim mniej znanym ludziom. Mimo ich szczerego oddania chrześcijaństwu, brakuje gorącego serca dla Chrystusa. Niesmatria na ich czesne oddanie chrześcijaństwu, w nich nie chwataje tego żera chrześcijanina. Jak wielu z nas postrzega siebie jako rozpaczliwie spragnionych? Jak mnogi z nas siebie считają отчаянно горячих для христианин? Ludzi, którzy widzą jedynie piasek albo Chrystusa. Ludzie, którzy widzą tylko piesok ili Chrystusa. Gdy nie czuję pragnień swojego serca, moja gorliwość wobec Chrystusa nie sięga dalej niż nadzieja na dobry fizyczny komfort i udane związki. Kiedy nie czuję rwienia swojego serca, kiedy nie czuję swoich żażd, mojego serca, moje
рвение к Иисусу не достигает дальше, чем надежды или физический комфорт или какие-то удачные отношения. Ludzie, których wiedza biblijna zawstydza mnie, mówią o swojej relacji z Bogiem tak, jakby rozmawiali o lojalności wobec firmy, która dobrze im płaci. Ludzie, którzy znanie Biblii mnie доводят меня к тому стыду, говорят о своей связи с Богом так, как будто говорили о верности фирме, которая им хорошо платит. Образ пełnego żaru oblubieńca, przybywającego do swojej oblubienicy, by zrodzić w niej swój owoc, został gdzieś zagubiony w chrześcijaństwie, skupionym na stwierdzeniach, a pomijającym pragnienia serca. Образ полного жары жениха, который приходит к своей невесте, чтобы сделать плод и в ней свой плод, чтобы где-то потерялся в христианстве. И был сосредоточен на утверждениях, избегая каких-то рвений сердца. Będzie łatwiej. Nie martw się. Dobrze jest. Moi drodzy, te zdania z tej książki zawsze mnie bardzo poruszają. Эти слова из книжки всегда меня как-то дотрагивали моего сердца. Ponieważ oddają start mojego serca przed nawrócenia. Потому что они дают какой-то старт от начала моего изменения, моего сердца. Ale wciąż są sygnałem ostrzegawczym dla mojego serca. Но они все еще являются сигналом, который меня предупреждает для моего сердца. Jak ja traktuję relację z Panem? Чем является моя связь с Богом? Czy wystarczają mi tylko stwierdzenia, jakieś dogmaty biblijne? Хватает ли для меня каких-то фактов, каких-то утверждений из Библии? Czy potrzebuję tej bliskiej relacji z Nim? Или мне нужна эта близкая связь с Богом? Wiesz, kiedy masz wiedzę bez doświadczenia, когда у тебя есть знание без опыта, to tak jakbyś, wiesz, był w lodziarni i widział taką dużą zamrażarkę z lodami. Это как будто ты был бы в магазине мороженого и ты видел большую морозилку. I każdy lód ma swój własny kolor. I każdy, u każdego lda jest swój cwiet. I brak doświadczenia powoduje, że próbujesz te lody lizać przez szybę zamrażarki. I to znanie bez opyta означает, как будто ты их вылизал, пытаясь попробовать их вкус через стекло. I liżesz każdy kolor. I ty oblizujesz każdy cwiet. I mówisz tak. I ty mówisz tak. Wszystkie smakują szybowo. Все по вкусу как стекло. Wiedza bez doświadczenia jest ułomna. Znanie bez opyta, ona niczemu nie pomoże. Mam nadzieję, że to dzisiejsze słowo sprawi, że zaczniesz trochę głębiej myśleć. Ja nadzieję, że to dzisiejsze propowiedź pozwoli Tobie głębiej myśleć. I sprowokuje Cię do tego, byś postawił sobie pewne pytania. I sprowokuje Cię postawić sobie taki вопрос. I teraz bądźcie bardzo skupieni. I bądźcie teraz bardzo сосредоточенными. Pomyśl przez chwilę. Podumaj w minutku. Co w praktyce oznacza, gdy mówisz, że Jezus jest pierwszy i najważniejszy w twoim życiu? Co w praktyce dla ciebie является to te słowa, że Jezus является самым ważnym i pierwszym? Zauważyłem, że mamy takie dwie jakby hierarchie wartości w naszym życiu. Ja zauważyłem, że u nas jest dwie hierarchie naszych самых важных вещей в жизни. Мамы иерархия вартостей декларованных. У нас есть иерархия вещей, которые мы декларируем. И тех практикованных. И тех, которые мы практикуем. Тех, которые мовимы, и те, которые чинимы. Которые мы говорим, и которые мы делаем. И попрошу раз презентацию. Najpierw przyjrzymy się tej hierarchii wartości deklarowanych. Сначала мы посмотрим на эту иерархию,
które my tylko wygawariamy. Czyli to, co każdy chrześcijanin najczęściej w niedzielę czyni w kościele. To jest to, co obyczajny chrześcijanin robi każde woskresienie w cerkwi. A więc gdybym zapytał każdego z was, co dla ciebie jest najważniejsze w życiu, założę się z dokładnością prawie 100%. Так что, если бы я спросил каждого вас, что самое важное для вас в жизни, то я могу поспорить практически на 100%, что... Że każdy powie, no wiadomo, że Bóg. Что каждый скажет, конечно же, Бог. Wiara, Pan Wiera. Jezus. Иисус. Дух Święty. Дух Святой. Tak? Tak trzeba po prostu mówić, tak? Chrześcijanie mówią po prostu, bo jak powiedzieć inaczej w kościele pastorowi, gdy pyta, co najważniejsze w życiu? Przecież nie powiem, że samochód. No da, jakby... Кто ответит, это пастор, когда он спросит, что машина самая важная. Jak дети на szkółce. Pan Jezus zawsze pasuje. И как дети говорят всегда. Иисус всегда подходит. На каждую отповедь. На каждый ответ. А więc deklarujemy, wyznajemy, Bóg jest na pierwszym miejscu. Поэтому мы говорим, Бог является на первом месте. No potem oczywiście każdy porządny chrześcijanin mówi, że zbawienie dla niego jest najważniejsze. Przecież... Po to Pan Jezus to zrobił. No, конечно же, потом мы говорим, что на потом за этим идет искупление. Potem mamy trzeci, czwarty punkt używany zamiennie. Potem trzeci, czwarty punkt, они вечно меняются местами. W zależności od tego, jaka jest w kościele nauka. W zależności od tego, jak w cerkwi obuczają. Czasami na pierwszym miejscu jest rodzina, mąż, czyli współmałżonek, dzieci. Обычно, ну, иногда бывает на третьем месте семья, муж, дети. А часами на то место всякую костью, служба, сообщность. Первым на это место становится церковь и люди, братья, служба. Потом мы приязни, какие-то важные знакомости. Потом, люди, потом у нас какие-то друзья, всякие связи. Потом есть работа, карьера, деньги. Потом работа, карьера, деньги. No i każdy porządny chrześcijanin wie, że na samym końcu po prostu są tylko to on jest sam. Bóg i on na samym dole. No i każdy chrześcijanin zna, że na samym końcu являешься ty sam i twoi всякие дела. Więc ja i moje sprawy są na samym końcu, one się nie liczą, są rzeczy ważniejsze. Что я и мои дела, они на самом последнем месте. I powiem wam, że to jest bardzo dobra hierarchia wartości. Ja wam скажу, что это очень хорошая иерархия. Super deklaracja. Super слова. I tak powinno być. I tak должно быть. Ale to jest wartość deklarowana. No, это то, что мы только говорим. Czyli to, co wiemy, co trzeba powiedzieć. То, что мы знаем и то, что надо сказать. A teraz zobaczymy wartości praktykowane. А теперь мы посмотрим на иерархию вещей, которые мы практикуем. Czyli to, co naprawdę jest od jutra. То есть то, что на самом деле начнется с завтрашнего дня. Drugi slajd poproszę. A więc na pierwszym miejscu вcale nie jest Pan Bóg. Так что на первом месте Бог вообще не находится. Co jest na pierwszym miejscu? Ja i wszystkie moje zawsze ważne sprawy. Что на первом месте я и мои самые важные дела. Ах, dzisiaj jest niedziela, ale jest piękna pogoda. Przecież trzeba się dotlenić, zapaść trochę kondycji. Wyskoczymy gdzieś w góry, tam też Pan Bóg w końcu jest. А сегодня такая хорошая погода. Может, пойдем сегодня в горы, там же Бог тоже находится. А недолго в czerwcu czy w lipcu przegramy oczywiście z basenem, no bo trzeba rano pojechać na basen. I odpocząć też. Ну а в июне, июле то поедем в бассейн, на бассейн, что отдохнуть тоже надо. To są te wszystkie wymówki, tak, ale. Byłbym z wami, ale. Это все слова, когда мы говорим «да», «но». Czyli zawsze wszystkie moje ważne sprawy. То есть на первом месте всегда все мои важные, важные дела. Na drugim miejscu zobaczmy praca, kariera, pieniądze. Pomyśl sobie, ile razy Pan Bóg przegrał w modlitwie, w czytaniu Bożego Słowa, w społecznościach z tymi właśnie wartościami. Na wtórym miejscu robota, kariera i dzięki, конечно же, zamieć, jak często Bóg przegrywa w modlitwach, a nasze prośby. Pomodliłbym się, ale muszę iść do pracy. Byłbym w kościele, ale muszę jeszcze coś. Я бы помолился, но мне нужно идти на работу. Я бы пошел в церковь, но у меня еще какие-то дела. No, byłbym z wami dzisiaj w kościele, ale przyjeżdżają moi przyjaciele, których nie widziałem 115 lat i muszę się z nimi spotkać. Я бы встретился с вами в церкви, но сегодня ко мне приезжают друзья, с которыми мы не виделись уже очень давно. A więc przyjaźnie. No, żona mi nie pozwoliła pójść do kościoła.
No to nie, no pójdę, no muszę z nią być, albo dzieci. Там жена сказала, что я не могу пойти, мы с ней уже давно не говорили, и мне нужно с ней пойти. И заметил интересную вещь. И я заметил довольно интересную вещь. Что часами бывает так, что больше боимся мнений Костела, чем Пана Бога. То я заметил, что мы часто боимся сильнее, что о нас подумает церковь, нежели Бог. A więc jak już te wszystkie moje ważne sprawy, praca, kariera, przyjaźń, rodzina już się wyczerpią, tak, kiedy wszystkie moje ważne dzieła, moja robota, kariera, семья, oni исчерпают się. Pójdę do kościoła. Ja pójdę w cerkiew. A dlaczego? Czemu? Bo jest niedziela. Потому что воскресенье. A w niedzielę do kościoła wszyscy chodzą w Polsce. A воскресенье в Польше все ходят в церковь. Trzeba pójść. Надо пойти. Co ludzie powiedzą? A что люди скажут? Co pastor powie? Co pastor skaże? Potem będzie dzwonił, pytał, a dlaczego? Po co tu się tłumaczyć, wymyślać? No, trzeba pójść. Będzie potem dzwonić i spraszać, dlaczego mnie nie było, a mnie przyjdzie przydumać, dlaczego? Kiedyś pytałem na jakimś kazaniu tutaj w naszym zborze wiele lat temu, dlaczego dzisiaj przyszedłeś na nabożeństwo? Ja kiedy-to na służenie spraszył kogo-to, dlaczego ty сегодня przyszedł? W domyśle, żeby sprowokować do odpowiedzi, aby uwielbić mojego Pana. Żeby sprowokować, żeby on сказал, żeby prosławić Boga. Ale po nabożeństwie pewna szanowna niewiasta. No po służeniu niekaja kobieta, żeńszczyna. Żeńszczyna. Powiedziała tak. Kazała tak. Pastorze. Pastor. Czemu ty wyganiasz ludzi z kościoła? Почему ty wyganiasz ludzi z cerkwi? Ja? Ja? Ja сказал, ja? Tak, bo pytasz ciągle, dlaczego tu przyszedłeś? Она говорит, да, потому что ты вечно спрашиваешь, почему ты сюда я пришел. Я могу не приходить. Я могла бы не приходить. Приходило. Я говорю, Боже, я не это имел в виду. Это должна быть захента, а не знехента. Это должно было их заинтересовать, а не выгонять. А więc bądź chwilkę teraz szczery przed sobą. Proszę, Adaś, jeszcze raz puść tę prezentację. Najpierw te wyznawane wartości. Popatrzmy jeszcze raz. Które tak powinny, cofnij jeszcze, o tak, czyli deklarowane wartości, tak powinno być, teraz daj na tą drugą, tak jak czasami jest. To jest pytanie, to, jak должно było być, a tak jak jest. Pytanie, w którym jesteś miejscu, do czego ci bliżej? Вопрос, w jakim miejscu ty znajdziesz się, co z tej hierarchii ciebie bliżej? Oczywiście nie będę prosił was o podnoszenie rąk. Конечно же, я не буду вас просить поднимать руки. Bo tutaj jest ktoś, kto dokładnie zna nasze serca. Потому что здесь есть тот, кто точно знает наше сердце. И докладно ве, чи є на першом місці в твоєму житті, чи на предостатнім. І він точно знає, на якому місці він знаходиться в твоєму серці. Є одна особа, на якій ніколи не зробимо враження. Є одна особа, на якій ми ніколи не зможемо удивити. То той, хто знає наші думки, за ним на нашому язику. Тот, хто знає наші думки, перед тим, як ми їх вискажемо. Наш Бог. Наш Бог. А więc помисль. Так вот, подумай. Gdzie jesteś dzisiaj? Gdzie ty сегодня находишься? Jak twoja hierarchia wartości naprawdę wygląda? Jak twoja hierarchia na samym деле выглядит? Czy to, co deklarujesz, to ли, что ты говоришь, pokrywa się z tym, co praktykujesz? Покрывается с тем, что ты практикуешь. Cały czas widzicie tylko 5 palców. Все время видите только 5 пальцев. Mimo że jest ich 10. Смотря на то, что их 10. To się musi pokrywać. Это должно покрывать себя. Wtedy to wszystko jest jak trzeba. Тогда все так, как должно быть. Czasami ludzie żyją w przekonaniu, że skoro znają Boże Słowo, to znaczy mają super relacje z Panem Bogiem. Порой люди думают, что раз уж они очень хорошо знают Библию, у них очень хорошие отношения с Богом. Wiesz, ale nie myl wiedzy z poznaniem. Но не путай знаний с информацией. С информацией. Dlatego, że wiedza to jest teoria, a poznanie to jest praktyka. Что знание – это лишь теория, а отношение – это практика. Inni z kolei myślą, że skoro gdzieś mają jakąś służbę, są aktywni w kościele, to ich relacja jest z Bogiem super. Другие думают, которые много служат, у которых очень активная служба в церкви, то у них тоже очень хорошие отношения с Богом. Naprawdę? Серьезно? Gdybyś miała męża, na przykład, który pracuje od 7 rano do 10 w nocy każdego dnia, jaką miałabyś z nim relację?
Если бы у тебя был муж, который работал бы от 7 утра до 10 вечера, то какие у тебя были бы с ним отношения? А дети, как имели бы с ним отношения? А дети какие бы имели с ним отношения? Татусь выходит до работы, дети спят. Татусь возвращается с работы, дети далее спят. Папа уходит на работу, дети спят. Он возвращается с работы, они тоже спят. То, что jesteś для Бога zapracowany, вcale не значит, что ma с ним relacje. То, что ты для Бога являешься довольно работящим, это не значит, что у тебя с ним хорошие отношения. Бог не избавил тебя по то, чтобы только служил, только чтобы был с ним. Бог не сделал тебя только для того, чтобы ты служил, а Он сделал тебя для того, чтобы ты был с ним. Читаем в Евангелии, что когда Иисус повел учеников. В Евангелии читаем, что когда Иисус призвал учеников. Там есть написана колейность. Написана последовательность. Aby с ним были. Чтобы с ним были. И гласили Евангелие. И оглашали Евангелие. Бог есть заинтересован тобой и рацию с тобой. За ним будешь стоковый для него робил. Бог заинтересован тобой и отношением с тобой. Я верю, что когда станем в такой правде перед Паном Богом. Я верю, что когда мы станем в такой правде перед Богом. И смиримся с тем, что было дzisiaj такое невыгодно и хроповато для некоторых. И взглянем на то, что мы сегодня смотрели, что для нас может быть немного неприятное. Есть шанс, чтобы оцалил, чтобы оцалила свое сердце. И шанс, что ты спасешь свое сердце. Abyś zobaczył, gdzie ci jest bliżej. Czy twoje serce to bardziej taka wyschła pustynia, czy może oaza pełna zieleni? To ty możesz poznać, że to u ciebie, twoje serce to pustynia, ili to takie jezioro? Tylko stając w prawdzie, masz szansę coś zmienić. Tylko stając w prawdzie, ty możesz to zmienić. Mam nadzieję, że już wiecie, o czym mówię. Ja nadzieję, że wy już znacie, o czym ja mówię. Mówię o sercu, które uświadamia sobie, że bez Jezusa nie może i nie chce żyć. Ja mówię o sercu, które przyznaje, że nie może i nie chce żyć bez Jezusa. Mówię o sercu, które pragnie stać się całkowicie od Niego zależne. Ja mówię o sercu, które chce całkowicie stać zależnym od Jezusa. Mówię o pragnieniu bliskości Boga i doświadczaniu tych spotkań trzeciego stopnia. Я говорю о этой жажде встречи с Богом, это в третьей степени. Bo widzisz, Bóg zrobił już wszystko. Потому что, как видишь, Бог сделал уже все. Kiedy na krzyżu Golgoty powiedział, wykonało się, to znaczy, wszystko zostało doskonale zrobione. Когда его распяли, он сказал, что все уже сделано. Dlatego, moi drodzy, piłka jest po naszej stronie. Поэтому, друзья, теперь мяч на нашей стороне. A więc co my możemy z tym zrobić? Tak, co my możemy z tym zrobić? Chciałbym tak pokrótce, żebyśmy prześledzili pewne wyznanie, jakie zapisał apostoł w liście do Filipian. Ja chciałbym, żebyśmy przeczytali niekie wyznanie apostola, które napisał w posłaniu dla Filipijczyków. Jest to list do Filipian, 3 rozdział i 4 wersety, 10, 11 i 13 i 14. To będzie 3 rozdział, 10 i 11 stich i 13 i 14. Ja tutaj widzę wskazówki, w jaki sposób możemy zacząć doświadczać tych bliskich spotkań z Bogiem. Ja tu widzę podskazki, jak zacząć tę życie z Bogiem blisko. I może odczytamy 13 i 14 werset. I może przeczytałem 13 i 14 stich. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno. Zapominam o tym, co za mną, i uparcie sięgam po to, co przede mną, zdążam do celu, do nagrody. Bracia i siostry, ja postawiłem siebie za prawo nie думать o tym, co осталось w przeszłym, a stremić się za wszystkich sił k spełnieniu postawionej celi. I te trzy rzeczy chcę teraz krótko omówić. I te trzy rzeczy ja chcę teraz krótko omówić. Zapominam o tym, co za mną. Zabywam o tym, co za mną. Uparcie sięgam to, co przede mną. Я стремлюсь к тому, что передо мной. Сдонжам до целу, до награды. Стремлюсь к цели, к награде. Dlaczego? Почему? Ponieważ в 10 wersecie czytamy, chcę bowiem poznać Go, czyli Jezusa, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobny. A почему? Потому что написано в 10 стихе, я хочу познать Христа, Иисуса, и ту силу, которая воскресила его из мертвых,
Я хочу также разделить его страдания и уподобиться ему в его смерти. А więc pierwszy krok, zapominam o tym, co za mną. Так вот, первым шагом становится то, что я забываю все, что за мной. To znaczy, zostaw złą przeszłość za sobą. Это значит, чтобы ты оставил все плохое прошлое за собой. Niech ona dłużej ciebie już nie określa. Пусть оно больше тебя не описывает. Niech ona więcej nie ma na ciebie wpływu. Пусть оно больше не влияет на тебя. Trzeba to odciąć. Это надо отрезать. W języku biblijnym mówi się o obrzezaniu. В языке библейном это называется обрезание. Czyli radykalnym odcięciu. То есть радикальным отделение, отрезание. Także już się tego znowuż nie przyłoży. Так что это уже никак не соединишь. A więc odetnij przeszłość. Так что отрежь всю свою прошлое. Bo widzisz, faktem jest, że wszyscy zawodzimy. Потому что, видишь, факт является в том, что мы все когда-то разочаровываем. Jest tutaj ktoś, kto nigdy nikogo nie zawiódł? Есть ли здесь кто-то, кто никогда никого не разочаровал? A samego siebie? А самого себя? Wszyscy zawodzimy. My все когда-то подводим кого-то. Ktoś zauważył, że nam jako potomkom Adama niszczenie i mącenie przychodzi naturalnie i bez wysiłku. Кто-то говорит, что нам еще от Адама пришло характерная черта все разрушать и подводить. Nie musimy się nawet dobrze starać, nam to zawsze dobrze wychodzi. Нам не нужно даже стараться, у нас всегда это получается. Taka jest natura zniszczona przez grzech. Такова натура, испорченная из-за греха. Pamiętacie Abrahama, który skłamał i powiedział, ta kobieta to nie moja żona? Помните, когда Авраам встал и сказал, что это не моя жена? I gdyby Bóg się nie ujął za Sarą, byłaby niewolnicą w domu Faraona. I jeśli by Bóg nie stał za Sarą, to ona by осталась u Faraona. A późniejszy potomek Jakub. A później potomek Jakub. Oszust i kanciarz. Maszynik i złodziej. A Mojżesz, który działał po swojemu i skończyło się tak, że musiał uciekać z Egiptu. A Mojżesz, który wiecznie działał po swojemu i mu przyszłości ubiegać z Egipta. A Dawid, cudzołożnik i morderca. A Dawid, który ubiwał ludzi. Zdradził najbliższego sobie przyjaciela i zabił go. Przydał swojego samego bliskiego druga i ubił potem. Oczywiście nie swoimi rękami, ale swoim rozkazem. Конечно же, nie swoimi rękami, no swoim przykazem. A Piotr? A Piotr? 3 razy wyparł się Jezusa. 3 razy odkazał się od Jezusa. A Judasz go sprzedał. A i on, Judasz go przydał. Zwróćcie uwagę, że każdą z tych postaci, z wyjątkiem Judasza, Bóg użył, aby wypełnić swoją wolę. Właściwie z Judaszem też. Zauważcie, że po сути każdego Bóg использовал. Komuś gra telefon. Komuś. Sprawdźcie swoje komórki. Dziękuję. Kiedyś w jednym zborze prosiłem 3 razy, żeby sprawdzili komórki. Kiedy to w jakiejś cerkwi ja 3 razy prosił, żeby wykluczyli telefon. I każdy był pewny, że to nie jego. I każdy był pewien, że to nie jego. I kiedy 4 raz zagrała komórka. Kiedy już 4 raz zaigrała. Okazało się, że to była komórka pastora. Okazało się, że to był telefon pastora. I była w jego ręku jak gorący kartofel. I w jego rękach była gorąca kartoszka. Nie mógł trafić, żeby to wyłączyć. On nie mógł popaść, żeby wykluczyć dźwięk. A więc sprawdź swoją komórkę. Tak, że sprawdź swój telefon. Moja jest wyciszona. Mój wykluczony. A więc zobaczmy. Bóg pomimo tych wszystkich upadków i błędów potrafił wykorzystać, wypełnić swoją wolę poprzez tych ludzi. Tak, вот заметьте, что несмотря на столько раз, когда люди подводили Бога, Он их использует для каких-то целей. A więc w Nim rozbite życie może skończyć się sensownie i cudownie. To w Nim uniszczone i spłoczone życie może przyjąć drugie kraski. Pomyśl przez chwilkę, gdyby Judasz poprosił Jezusa o przebaczenie po zmartwychwstaniu, Jezus by mu przebaczył? Jak думаете, если бы Judasz попросил после воскресения Иисуса, чтобы он его простил? Ma ktoś jakieś wątpliwości? On простил бы его. Co to znaczy, że zmarł za wszystkie nasze grzechy? Co to znaczy, że on umierł za wszystkie nasze grzechy? Jest tam z wyjątkiem Judasza? Tam jest jakieś wyjątki, na przykład Judasz. Ale Judasz zamknął swój los poprzez samobójstwo. No Judasz, on umierł i
избавил себя от этой, от этой возможности. Он не уверил, что Бог может ему прощать. Он не поверил, что Бог может его простить. Але Бог может. Но Бог может. Каждому, кто будет это просил. Может простить каждого, кто его будет об этом просить. Правда или неправда? Это правда. Wiecie, czasami nazywamy Pana Boga Bogiem drugiej szansy. Знаете, мы иногда называем Бога Богом второго шанса. Jest to bardzo krótkowzroczne. Это очень кратко, очень с ограниченным. Слабо то есть такие. Слабо звучит. Слабо такие есть. Gdybyśmy tylko mieli dwie szanse, ilu z nas byłoby na tym miejscu dzisiaj? Если бы у нас было только два шанса, на каком бы месте мы сегодня находились? Гарантую никого. Я гарантирую, что никто бы здесь сегодня не стоял. Никого. Никто. Але наш Бог есть Богом шансы 70 раз 7. Но наш Бог является Богом шанс 70 умножить на 7. Если Пан Иисус сказал Петрови, выбачай 70 раз по 7. Если Иисус сказал Петру, прощай 70 раз по 7. To nie znaczyło, że Bóg mówi, a ja tylko dwa razy. To nie znaczy, że Bóg mówi, a ja prosię tylko dwa razy. Bóg jest Bogiem łaski i przebaczenia. Bóg to Bóg prosienia i lubwi. I jeżeli jesteśmy naśladowcami Jezusa, to znaczy, że Bóg jest taki sam. On przebacza 70 razy 7, a 7 znaczy nieskończoność. Jeśli my postępujemy jak Jezus, to Bóg prosiaje nas 70 razy na 7, to jest bezkonieczne. A więc kiedy uznasz swoją porażkę, to, że zawiodłeś, to, że nie poszło tak jak trzeba, że zgrzeszyłeś, wyznasz to Bogu, Bóg ciebie zawsze przyjmie. Tak, że jeśli ty dopuścił ошибку, nieważne w który raz, przyjdź do Bogu i przyznaj, że ty ją dopuścił. Dlatego zostaw przeszłość za sobą. Поэтому ты должен оставить прошлое за собой. Drugi Koryntian mówi tak. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. W 2 Koryntianom w 5 rozdziale, 17 stichie napisano: Поэтому если кто-либо во Христе, то этот человек находится в совершенно новом мире. Старое умерло, наступил новый порядок. A więc pierwsza rzecz, przeszłość zostaw za sobą. Druga, Paweł pisze, uparcie sięgam po to, co przede mną. Поэтому pierwsza rzecz to оставить все позади себя. А вторая, которую Петр назвал, это «иду за тем, что передо мной». Что значит «упарте сенгать»? Что значит «уперто достигать»? Чинить то аж до скутку. Ты это делаешь аж до результата. Моя мама, как моим 7 или 8 лет, любила, чтобы я имел волосы на бочек зачесаны. Застал мне то до дисяй. Моя мама, когда мне было около 7 лет, она вечно мне делала прическу такую зализанную. Ale uparcie robiła jedną rzecz, która mnie już tak denerwowała, że nie mogłem. I ona uparcie działała taką jedną rzecz, której ja w koniecznym etapie już nie mogłem stwierdzić. Za każdym razem uparcie poprawiała mi te włosy. Ona za każdym razem wiecznie mnie poprawiała włosy. Ja mam grzebień. U mnie jest rozciąska. Ale nie. Darek, chodź tu. Dobra. Ona podchodziła i znowu mnie czesała. Uparcie sięgać. To znaczy być niepowstrzymanym w dążeniu do celu. Uparcie dosięgać, to znaczy bez jakichkolwiek zatrzymań iść do celu. To jest postawa serca, która nie daje się zatrzymać. To tak siebie widzi serce, które nie da się zatrzymać. Jezus o tym mówił w Ewangelii Mateusza, że gwałtownicy niepowstrzymani porywają Królestwo Niebieskie. To mówi się w Matwie, Jezus mówił, że ludzie porwali, jakby chwatywali Królestwo Boże. Widzisz, Jezus widzi każde serce, bo Biblia mówi, że Bóg patrzy na serce. I w Biblii mówi, że Bóg smotrzy na każde serce. Ale tylko jeden rodzaj serc szczególnie zdobywa Jego uwagę. No, tylko jeden wid serca Jego очень silno interesuje. To są serca niepowstrzymane. To serca, które nie udzierżymy. Uparcie sięgające. Które uparto strzymiają k celi. Aż osiągną cel. Aż jej dostigną. W Ewangeliach jest takich kilka osób opisanych. W Ewangelii jest kilka człowiek takich opisanych. Pamiętacie tę chorą niewiastę od 12 lat na upływ krwi? Pamiętacie tu zabalewszą żeńszynę? A tego żebrającego ślepca u bram Jerycha? Ili ślepowego człowieka, który skitalsa. A tych 10 trędowatych?
i 10 prokażonych. A kobietę pogankę z Syrofenicji? A язычницу, женщину, которая из Сирофеницы. А того цельника низкого? Или мытаря этого низкого? Видишь, в каждой этой истории Иисус coś dostrzegł в тих людях. Ты как можешь заметить, в каждой из этих историй Иисус что-то увидел в каждом из них. Он zobaczył в них неповстриманное сердце. Он увидел в них неудержимые сердца. Они wiedzieli, że jeżeli im Jezus nie pomoże, nikt tego nie zrobi. Он знал, что если Иисус им не поможет, то никто не сможет. Dlatego ta słaba, schorowana kobieta, ja nie wiem jakim cudem, przebiła się przez ten tłum i dotknęła szaty mistrza. Поэтому эта женщина, у которой были проблемы с здоровьем, с кровеносной системой, она как-то пробилась сквозь толпы и дошла до Иисуса. Nic nie mogło jej powstrzymać. Ничто не могло ее удержать. Dotknęła Jezusa. Она дотронулась Иисуса. A Jezus zobaczył jej zdesperowane serce. А Иисус увидел ее целеустремленное сердце. I otrzymała swój cud. И она увидела свое чудо. A ten niewidomy Bartymeusz? Этот человек, который не видел глазами, Bartymeusz. Tak. Siedział przy swojej bramie, przy Jerychu. Он сидел при вратах. I nagle słyszy tłum. И вдруг слышит толпы. I dopytuje się, kto to przechodzi. И спрашивает, кто это приходит. Mówią, Jezus Nazaretu. И они говорят, это Иисус. I on wiedział, że to jest ten Jezus, który ma moc uzdrawiać. И он знал, что это именно тот Иисус, который имеет силу исцелять. I Biblia mówi, że on tak głośno krzyczał, że przebił się przez ten głos tego tłumu. И написано, что он так громко кричал, что он перекричал всю толпу. Aż głos doszedł do uszu Jezusa. Aż jego głos doszedł do Jezusa. Ale Jezus widział jego serce. Jezus widział jego serce. I Bartymeusz otrzymał swój cud. I on получил swoje чудо. Serce niepowstrzymane. Serce nieudzierżymy. To znaczy takie, które nie da się zatrzymać, aby osiągnąć cel, jakim jest Królestwo Niebios, jakie jest relacja z Jezusem. To oznacza takie serce, które nie widzi nikakich препятствий w rozwoju, w odnoszeniach z Jezusem. Niepowstrzymani to ludzie, którzy porywają Królestwo Boże i nie zwracają uwagi na okoliczności, na opinie, na osąd. To oznacza ludzi, którzy nie zwracają uwagi ni na jakie suждение, ni jakie, jak ludzie drugi ich widzą. Na jakiej złośliwości, na krytykę, mają tylko jeden cel, dotrzeć do Jezusa. Не обращают внимания на критику, они видят только одну цель – дойти до Иисуса. То есть сердце неповстриманное. Это сердце неудержимое. Mam pytanie, czy zawalczysz takie serce dla siebie? У меня вопрос. У вас такое сердце? Będziesz jak Paweł uparcie sięgał? Будешь ли ты тоже, так как Павел, уперто достигать своих целей? Jezus kocha takie serca. Иисус любит такие сердца. Serca niepowstrzymane. Serca, które nieudzierżymy. Wiesz, jeżeli Bartymeusz, ta kobieta, 10 trędowatych, Zacheusz, oni to mogli zrobić, pytanie, czy my nie możemy? Wy знаете, raz już ci ludzie, którzy получили swoje чудеса, jeśli oni tego добились, nie możemy li my tego добиться? Jeśli oni mogli, ty też możesz otrzymać swój cud. Jeśli oni to смогли, to i ty też możesz получить swoje чудо. Nie daj się niczemu powstrzymać. Не дай ничему тебя остановить. Dlaczego w miejscu świętym, jakim jest zbór, masz problem, żeby podnieść ręce do góry Boga uwielbić? Почему в церкви, которая является спором для Бога, у тебя есть страх поднять руки? Co cię powstrzymuje? Что тебя удерживает? Камера? Камера. Сосед с лавки? Сосед в соседней лавке. Jakaś myśl z tyłu, że co sobie pomyślał? Какая-то мысль сзади, которая говорит, что люди о тебе подумают. Gdyby tak było, to ta kobieta by umarła z powodu swojej choroby. Jeśli by tak było, to ta dziewuszka z problemami zdrowia, ona Bartymeusz by skończył swoje życie jako ślepiec. Ślepy człowiek by umierł jak ślepoj. Trędowatych by pochowano, a Zacheusz by skończył w piekle. Pokażonych by pochranili. Zawalcz o swoje serce. Niech będzie niepowstrzymane. Zrażaj się za swoje serce, puść ono będzie nieudzierżymym. I ostatnia myśl, zdążam do celu, stając się podobnym do Niego. I ostatnia myśl, idę do celi, stanowiąc się podobnym na Niego. Ostatecznym celem spotkań trzeciego stopnia z Bogiem jest to, abyśmy byli przeobrażeni na Jego podobieństwo.
Последним этапом этого стремления является преображение нас в похожих на Иисуса. Im więcej przebywasz w Jego obecności, tym bardziej do Niego się upodabniasz. Чем дольше ты находишься в Его присутствии, тем больше ты становишься похожим на Него. Mówi o tym list do Koryntian. My wszyscy więc z odsłoniętą twarzą, odbijając niczym zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej, z chwały w chwałę, uwaga, tak jak to sprawia Duch Pana. Во втором Коринфянам, нам пятом разделе, 17 стихе написано: «Поэтому если кто-либо во Христе, то этот человек находится в совершенно новом мире. Старый умер, наступил новый порядок». A więc im bardziej, częściej, dłużej przebywasz w Jego obecności, upodabniasz się do Niego. Поэтому чем дольше ты находишься в Его присутствии, тем ты больше становишься похожим на Него. Na podwórzu obok królewskiego zamku. Na dworze wozle zamka. Bawiło się dwóch chłopców. Grali z dwa мальчика. Jeden był synem króla, a drugi niewolnika. Один был сыном короля, другой сыном заключенного. Bawili się bardzo fajnie razem. Они очень хорошо играли вместе. Było to świeżo po deszczu. Это было сразу после дождя. A więc odkryli kałuże. Так что они открыли лужу. И начали się w tych kałużach nurzać. И начали в них нырять, как бы. A potem z tych kałuż porobili takie kule błotne. А потом сделали из этой грязи такие и начали шарики. Się обжуцать. И начали кидаться ими. По хвили такие забавы. После пару минут это такой игры. Nikt nie mógł rozpoznać, który synek jest kogo. Никто не мог понять, чей сын является чьим. Byli cali w błocie. Они были полностью в грязи. W końcu przyszli słudzy. В конце концов пришли слуги. И mieli problem. У них была проблема. Który królewicz, a który niewolnik? Кто у короля, кто раба? No i co zrobili? Podszlauf. No i co zrobili? Podszlauf, pod wodę, wodą. A, pod wodą. I woda obmyła obu chłopców. I woda obmyła obojch malczyków. I mały królewicz poszedł do pałacu. I malczyk короля poszedł w zamek. Zjadł wspaniałą kolację. Съел прекрасный ужин. Położył się w przewygodnym łóżku. Położył się w очень удобном кровати. I zasnął. I zasnął. A mały niewolnik. A маленький раб. Poszedł do swojej małej chatki. Poszedł w swój маленький домик. Zjadł to, co miał. Съел то, что имел. I ułożył się na wąskiej, niewygodnej pryczy. I położył się na очень неудобной маленькой кровати. Chcę coś powiedzieć bardzo ważnego. Ja chcę сказать, что это очень важное. Czasami trudno rozpoznać w tym świecie. Порой очень сложно распознать в этом мире. Ubrudzonych świętych od ubrudzonych grzeszników. Zapaćkanych świętych od zapaćkanych grzeszników. Czasami królewicz się zapaćka. Порой король запачкается. Tak, się ubrudzi. A czasami niewolnikowi zdarza się być czystym. A porой раб może być czysty. To znaczy, że dzieciom Bożym przydarza się zgrzeszyć i się ubrudzić. Поэтому это означает, что всем детям Божьим порой случается согрешить. Jan w swoim liście napisał bardzo wyraźnie, że jeżeli mówimy, że grzechu nie mamy, mamy sami siebie oszukujemy. В Иоанна, на Иоанна написано, что если мы говорим, что у нас нету греха, то мы сами себя обманываем. A więc dzieciom Bożym przydarzy się zgrzeszyć, a niewolnikom grzechu przydarza się być raz na jakiś czas dobrymi. Поэтому святым порой случается согрешить, а людям нечистым порой случается быть святыми. Ale to, co czyni różnicę, to przynależność do rodziny. Но то, что делает между ними разницу, это их это то, кому они принадлежат. Ostatecznie każdy trafi do domu swego ojca. В конце концов каждый попадет в дом своего отца. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, trafisz do domu ojca. Если ты Божий сын, то ты попадешь в его дом. Jeżeli jesteś dzieckiem diabła, trafisz do piekła. Если ты ребенок дьявола, то ты попадешь в ад. W życiu brudzimy się, ale mamy wspaniały środek oczyszczający. W жизни мы часто можем пачкаться, но у нас есть то, что нас очищает. W
Święta krew Jezusa. Святая кровь Иисуса. Oczyszcza nas każdego dnia. Она очищает нас каждого дня. И то, что меня убрудило в ciągu tego dnia, jest oczyszczone. Ja należę do Bożej rodziny i pomimo tych rzeczy do tego domu trafię, do domu mojego Ojca. И то, что меня за прошлую неделю запачкало, я очистился благодаря Иисусу. Jest to zbawienie w Chrystusie niepodważalne. Это спасение в Иисусе Христе. Оно не может Różnicę czyni pochodzenie. Разница делает происхождение. Jeżeli jesteś z rodu królewskiego i królestwa kapłaństwa, twoim domem jest niebo. Jeśli ty z семьи святых, то ты попадёшь на небо. A jeżeli nie, to nie. A jeśli nie, to nie. Ale oczywiście jest tutaj cudowny wyjątek tej reguły. No jest, конечно же, прекрасное исключение. Ponieważ Jezus ma moc przemienić każdego grzesznika w świętego. Потому что каждый Иисус может поменять каждого грешника в святого. Z niewolników uczynić wolnych. Из рабов сделать свободных. Z obcych domowników Boga. Из чужих в братьев. Tak? Dlatego zaufaj Jezusowi i uwierz. Поэтому zaufaj Jezusowi. Tak. Miej wiarę w Jezusa. Powierz w Jezusa. Tak jest. Ponieważ tylko On jest drogą do domu Ojca. Потому что только Он является дорогой к Богу. И Библия говорит, что через Него мы имеем доступ до Отца и jesteśmy już nazwani współobywatelami świętych i domownikami Boga. Потому что написано, что через Него мы можем дойти к Богу и уже сейчас мы названы Его сыновьями. А когда пребываешь в Его обecności, Он тебя przemienia и zaczynają być widoczne w Tobie owoce Ducha. И когда ты пребываешь в Нем, начинаешь становиться на Него похожим и создаешь новые плоды Иисуса. Духа Святого. Духа Святого. Милость, радость, покой, терпеливость, упрямость, добрость – то все это все больше в тебе видно. Любовь, радость и все другие качества, они становятся частью тебя. Потому что это делает Дух, Бог, который есть Духом, Духом Святым. Потому что это делает Дух Святой. Dlatego podsumowując, zostaw przeszłość za sobą. Поэтому суммируя, оставь прошлое за собой. Uparcie sięgaj po to, co przed tobą. Uparcie idź za tym, co przed tobą. Niech nic cię nie powstrzyma od relacji z Panem Jezusem. Пусть ничто тебя не остановит перед отношением с Иисусом. Zdążaj do celu, stając się coraz bardziej podobnym do Niego. Idź k celi, stanawiając się более похожим на Иисуса. Moi drodzy, ludzie od dziesiątek lat badają kosmos. Друзья, люди уже десятки лет смотрят на космос. Poszukując pozaziemskich cywilizacji. Исследуя его, ищут других цивилизаций. Wypatrując przybyszów z kosmosu. Высматривают людей из космоса. Mają najnowsze wynalazki i superpotężne teleskopy. У них сверхнавороченные и сверхновые технологии. Dniem i nocą przeczesują, badają niebo. В день и ночью они проверяют все небо. Не видząc, że to, czego szukają, jest na wyciągnięcie. Не замечая того, что то, что они ищут, оно на расстоянии вытянутой руки. List do Rzymian, 10 rozdział. Римлянам 10 раздел. Blisko ciebie jest słowo w twoich ustach i w twoim sercu. Вот что сказано, слово Божье рядом с тобой, оно на устах твоих и в сердце твоем. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Słowo to o wierze, które my uczymy ludzi. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w sercu swoim, i jeśli ty przyniesiesz swoimi ustami Jezus Gospodź i powierzysz w serce swoim, że Bóg wskrzesił Jego z mrtwych, będziesz zbawiony. To będziesz spasiony. To są te bliskie spotkania trzeciego stopnia. Это та самая близкая встреча третьей степени. Нашим домом есть Королевство Небесное. Нашим домом является Королевство Божие. За вспомнялым местом, аниолами, Богом. Прекрасным городом с ангелами. И с тем всем, что Бог приготовил тем, кто же Его кохает. И с тем всем, что Господь приготовил для тех, которые Его любят. Все зависит от того, что ты сделаешь с этим сегодня. Все это зависит от того, что ты сегодня сделаешь со своей жизнью. Zaufaj Jezusowi. Dowierz się Bogu. Nie daj się powstrzymać.
Не дай себя остановить. Дождь до цели. Иди к цели. А певного дня. А в однажды. На własne oczy ujrzysz to wszystko, co Bóg nam przygotował. Ты собственными глазами увидишь то, что Бог для нас приготовил. Amen. Amen. Wstańmy do modlitwy. Proszę zespół, żeby podszedł. Wstańmy dla modlitwy. I kiedy będziemy teraz Boga uwielbiać pieśnią, kiedy będziemy teraz przedstawiać Boga pieśni, chciałbym, żebyście, żebyśmy wszyscy taką wznieśli modlitwę z naszych serc. Ja chciałbym, żeby my wszyscy teraz wznieśli taką modlitwę z naszych serc. I przynieść Bogu całą swoją przeszłość, niech Cię od niej odetnie. I przynieśli wszystko swoje przeszłe Bogu, żeby on nas, u nas jego odrezał. Stare przeminęło i niech tam będzie. Прошлое уже прошло, и пусть там где-то находится. Przynieś do Boga dzisiaj swoje serce i poproś Go, żeby było niepowstrzymane. Принеси Богу сегодня свое сердце и попроси, чтобы оно было неостановимо. I też módl się o siebie, abyś był pełen owocu Ducha Świętego. И молись тоже, чтобы ты был полон его, его плодов. Amen. Amen. Niech nas Pan błogosławi i wołajmy do Niego serca.